Pograłem około 2 godzin w pierwszy tytuł z lutowej oferty PS Plusa Essential, klona z z Nintendo Switch i muszę przyznać, że Foam Stars jest wyjątkowo słabą grą i w sumie nie dziwię się, że w dniu premiery trafiła do abonamentowej dystrybucji. W innym przypadku Square Enix nie mogłoby liczyć na duże zainteresowanie ich produkcją czy zadowalającą sprzedażą. Od razu zacznę, że nie jestem fanem multiplayerowych gier ale to nie oznacza, że nie umiem docenić dobrego tytułu z tego gatunku. A Foam Stars niestety nie należy do tej grupy, ale zacznijmy od początku. W grze mamy do wyboru 6 postaci plus 2, które są na samym początku zablokowane. Niestety po dwóch godzinach nie odkryłem jak je można zdobyć. Postacie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, ale także pukawką, z której wylatują nasze pianowe medyliny i trzema skillami, które nie różnią się aż tak bardzo od siebie u poszczególnych bohaterów. Na samym początku mamy krótki samouczek, dość nudnawy, ale wyjaśniający chyba wszystkie mechaniki w grze, a jest ich naprawdę niewiele. Mamy trzy specjalne skile, o których już wcześniej mówiłem: możemy ślizgać się na desce, z piany zrobić wielką górę, która pozwoli nam dostać się na wyższe poziomy, no i samo strzelanie pianą. Nic więcej, trochę tego mało. Po samouczku gra przenosi nas do wielkiego pustego huba, w którym znajduje się m.in. sklep, w którym możemy kupić za prawdziwe pieniądze i tylko za prawdziwe pieniądze przeróżne wizualne cyfrowe dobra. Jeden pakiet dla jednej postaci, który zawiera, jak dobrze pamiętam, chyba sześć różnych pierdół i kosztuje usiądźcie wygodnie, bo kwota może zwalić z nóg 200 zł bez jednej złotówki. Powiem szczerze, to zbrodnie w biały dzień. Podam jeszcze jeden przykład absurdalnie wysokiej ceny za wirtualny przedmiot. Deska, na której możemy się ślizgać na mydlinach za 18 zł. Nie wiem skąd tak absurdalne wysokie ceny. Może i tu w wirtualnym świecie Fomstars pojawiła się kosmiczna inflacja. W hubie znajdziemy jeszcze jakieś galerie obrazów czy muzyki. Nic szczerze specjalnego i nie wiem po co w ogóle zrobiono tę miejscówkę. Można byłoby te opcje normalnie zrobić jako menu i w sumie tak także zrobiono i częściej właśnie z niego korzystałem niż błąkałem się po pustej lokacji, aby dobiec do interesującego mnie miejsca. Przejdźmy do trybów rozgrywki, bo to chyba najważniejsze. W multi mamy je tylko dwa. Bitwa dwóch drużyn składających się po czterech graczy w każdej i bitwa dwóch drużyn składających się po czterech zawodników w każdej, tylko tu mamy jakiś pojazd, który jeździ po małej arenie i chyba musimy go zdobyć i bronić, ale nie zrozumiałem do końca zasad tego trybu, bo rozgrywka jest wyjątkowo chaotyczna, o czym jeszcze wspomnę później. Mamy jeszcze jakieś trzy rodzaje misji, tylko dla chyba pojedynczego gracza, bo jak dobrze zrozumiałem, nie ma tu nawet kooperacji. Zagrałem tylko w jedną, w której miałem chronić energetyczny rdzeń przed falą przeciwników i po tej misji przestałem mieć ochotę na pozostałe i nawet ich nie sprawdziłem. Obrona rdzenia w pojedynkę jest wyjątkowo nudna i nużąca. I teraz przejdźmy do bitew na arenach, które są strasznie małe, wizualnie i designersko wyjątkowo mało interesujące od niewielki okrąg. Gdzieniegdzie nie, gdzie jakieś ścianki, wyższa platforma, na którą wybija nas trampolina. Areny są kolorystycznie jednolite. Wszystko na nich się zlewa i staje się nieczytelne. Walka wygląda chaotycznie. Aby to ogarnąć, twórcy zdecydowali się na oznakowanie naszych członków drużyny i przeciwników, którzy nawet za ścianą są widoczni. Walka to jakiś koszmar. Lata się jak opętany, używa się od czasu do czasu specjalnych skilli, które są wyjątkowo mało efektywne. Piana przeciwników pozostawiona na ziemi spowalnia naszą postać i vice versa. Niby fajny patent, ale tu bardziej to wkurza niż jest jakąś częścią przemyślanej taktyki. I co tu jeszcze mogę o tej grze powiedzieć? Ano chyba nic, a na pewno nic dobrego. Jedyny plus tej produkcji to nawet ciekawie wizualnie zaprojektowane mangowe postacie i to wszystko. Odradzam ten tytuł, lepiej pograć w coś innego.